Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować moją hodowlę kur. Hoduję kury Nioski, jak i też kury drobi ozdobnego. Hoduję również 3 perliczki, 1 perlika. Tam właśnie widać 1 koguta, gołoszyjkę. Tutaj mamy wejście do kurnika. Tutaj mamy gniazdo do kur. Tu jest taki kogut. Nie wiem jakiej rasy, ale jest. Kury mają gniazda. Znoszą w nich jajka. Tu jest grzęda. Taka mała kurka. Tam jest kura Giant. Tu też kolejne gniazda. Kura siedzi właśnie, znosi jajko. Tu 2 gniazda. Tu gniazdo. Tu też mają grzędy. Tu jest okno. Tu światło. Tu mają takie karmidło. Tu poidło z wodą. Tu też mają wodę na zewnątrz. Tam też ziarno. Mają tu taki mały wybieg, żeby mogły sobie na świeżym powietrzu być. Żeby nie były cały czas w kurniku. Żeby mogły sobie wychodzić na świeże powietrze. I tak dalej, i tak dalej. Również nie siedzą ciągle w zagrodzie, bo je wypuszczamy poza zagrodę, na podwórko. Idą na łąkę, pozbierają, podziubią sobie trawki. Potem wracają do kurnika. I tak dalej, i tak dalej. Hoduję również jedną kurę z araukanów, rasa araukan, która znosi zielone jajka. Ale jej tu nie ma, bo wyskoczyła akurat na zewnątrz. Tu jest jakiś kogut, też nie wiem jakiej rasy. Ale znosi zielone jajka, lekko zielone jajka. Zaraz może pokażę. Poczekajcie. Nie wiem, ale czekajcie, bo tu kury chłosują. O, tu tak wygląda takie jajko od kury Nioski, takie zwykłe. Ale chyba, nie wiem, chyba kura nie zniosła jeszcze. No, nie ma jajka. Nie, nie ma, nie wiem. Trudno, nie pokażę wam. Ale jak będę nagrywał kolejne filmy, to może będzie. I jeżeli mój filmik wam się spodobał, zostawcie jak najbardziej łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie więcej moich filmów. I piszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś pytania w związku z tym filmem. To wszystko, co na ten temat, do tego filmu. Trzymajcie się ciepło. Cześć.